Przed chwilą było ponad 10 punktów dla Mazowsza, w tej chwili już tylko trzema. No Wielkopolska nie trafia, za to koncertowo gra zespół z Pomorza. Ale jeszcze 3 punkty do odrobienia. 68-65 prowadzi Wielkopolska. Marcel Ponitka nie trafia. 4,5 minuty. Nie wiem, dlaczego pan trener Kuzawski z Wielkopolski nie bierze czasu. Faulowany Wiktor Sedioł. Jest to... zmiany w Wielkopolsce. Na parkiet wraca Stopierzyński, Stankowski, Opalenica. No i Czech z Opalenicy. Kasprowiczanka, Ponitka i Chmielewski. Ale jak w trzecim kwarcie właśnie tych Czech z Opalenicy grało, to nadrobili dużo. I tu jest może recepta na to, żeby znowu odjechać. A nie takie rzuty. 4 minuty do końca. Stopierzyński, błąd kroków. Do gry wraca Frąckowiak. Najlepszy strzelec mistrzostw Polski U14. No ale tutaj nie zdobywa za dużo punktów na razie. To już są kadry. Mazowsze wciąż czeka na swojego przeciwnika w jutrzejszym finale. Pada! 68-67. Przewaga zmalała do jednego punktu, a Pomorze w tej chwili w przeciągu 5 minut chyba 12-0 prowadzi. Frąckowiak. Stankowski, Frąckowiak, za 3, 71-67. Panie sędzio, był faul. Wiemy, gdzie jest pana miejsce. Oj, daje pan popalić, nieźle. Wie pan, gdzie jest pana miejsce. Proponuję zmienić. Zarzuty wolne Frąckowiaka. Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom. Jasny, ale własny. To możemy to zamienić, nie? Bo to musi być wesoło. Mnie się ładnie mówi, bo jestem tylko kibicem. 72-67. Kolejny raz faulowany Wiktor Sędzią, eksport z Jaworzna. Pozdrawiamy oczywiście MCK i jest Jaworzno. Cały rocznik 97. Kolejny faul, teraz już będziemy mieli rzuty wolne. 2 minuty 40 sekund do zakończenia spotkania. 72-67 dla Wielkopolski, a Mazowsze wciąż czeka na rywala. Grali już z Pomorzem. Wygrali, chyba chrapkę mają znowu na Pomorze. Leszczyński, basket Kwidyn. Co to za rzuty?